Tak naprawdę, aby stworzyć taki domowy ekstrakt z marihuany, potrzebujemy tego suszu i potrzebujemy jakiejś substancji nośnej. Może to być tłuszcz, czyli na przykład olej, masło, może to być gliceryna, może to być alkohol. THC, jeśli jest spożyte, jest metabolizowane przez wątrobę i mamy do czynienia wtedy z inną substancją aktywną niż w przypadku palenia, która jest silniejsza w działaniu i działa też dłużej. To jest w okolicach od pół godziny, jeśli na przykład jemy na pusty żołądek albo między posiłkami, nawet do 2 godzin. A czasem jest też tak, że to ten efekt w ogóle przychodzi z takim totalnym opóźnieniem. Zdarzyło mi się to naprawdę. Mi się zdarzyło kiedyś chyba po 4 godzinach. W mojej książce znajdują się takie receptury, które zarówno będą odpowiednie dla pacjentów, jak i dla użytkowników rekreacyjnych. Każdy będzie zadowolony. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Mam Temat. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy odcinek. Ci, co śledzą mnie na Instagramie, to już na pewno wiedzą, kto jest moim gościem. Porozmawiamy sobie o marihuanie, o konopiach i o gotowaniu, więc jak domyślacie się, to jest temat, który naprawdę bardzo mnie interesuje. A na tym, w tym miejscu chciałem serdecznie podziękować oczywiście wszystkim moim patronom za wsparcie, bo to tak naprawdę dzięki wam mogę nagrywać na temat, na jaki mam ochotę. A pewnie w ogóle tutaj widzicie w tym rogu, z kim będziemy rozmawiać. Moim gościem jest Gosia Szakuła, autorka bloga Smiling Spoon i autorka książki Konopie i marihuana w kuchni. Tak, to ja. Cześć. Cześć, bardzo się cieszę w ogóle, że nas odwiedziłaś. W ogóle to jest super moment, bo świeżo odebrana książka z drukarni, prawda? Dokładnie. No 2 dni temu trafiła w moje ręce, także jeszcze świeży temat. Dość ekscytujący, ale czekamy na większą dostawę. A powiedz proszę w ogóle, dlaczego temat kuchni, marihuany, konopi? No bo to w twoim życiu już jest od dawna. No już myślę, że około 5-6 lat. Zresztą początkiem była pierwsza publikacja Konopie w kuchni. Dokładnie, tutaj nawet mam ją ze sobą. Wiesz co, początek był taki, że ja przez to, że sama miałam jakieś swoje problemy zdrowotne, zaczęłam szukać takich bardziej alternatywnych sposobów na to, żeby poprawić swój stan zdrowia, samopoczucie. I w ogóle mój blog, który nazywa się Smiling Spoon, był poświęcony na początku generalnie takim zdrowym przepisom. Ja eksperymentowałam z różnymi rodzajami tak zwanych superfoods, czyli takich pokarmów bogatych w różne składniki pokarmowe. No i któregoś razu po prostu trafiłam na produkty z nasion konopi, czyli białko konopne, olej i tak dalej. I po prostu się tymi pokarmami zachwyciłam. I nie tylko dlatego, że pojechałam wtedy akurat do Amsterdamu i to był czas, kiedy jeszcze w Polsce takich produktów po prostu nie było. I ten po prostu ten wielki zachwyt miastem i całym, powiedzmy, trendem konopnym, jeśli chodzi o Holandię i wykorzystaniem takim bardzo powszechnym jak na tamten okres, to w momencie, gdy przywiozłam te produkty do Polski i zaczęłam je stosować regularnie i po pół roku zrobiłam sobie badanie krwi, takie regularne swoje badania, no i okazało się, że wyniki mam naprawdę dużo, dużo lepsze, nie? I połączyłam po prostu kropeczki. Owszem, zmieniłam też swoją dietę, zmieniłam pewne jakieś tam, dodałam pewne suplementy, ale oprócz tego moje samopoczucie, stan mojej skóry, moja tak jakby energia taka do życia i w ogóle dużo innych takich aspektów, plus jeszcze te wyniki, dały mi do zrozumienia, że kurczę, no coś naprawdę się zmieniło jakby we mnie i w mojej biochemii, w moim ciele. No i zaczęłam wtedy interesować się więcej, co w ogóle te konopie zawierają. No i okazało się, że zawierają wszystko praktycznie. Wszystkie substancje potrzebne nam do prawidłowego funkcjonowania. Tam jest i białko, i kwasy omega, witaminy, minerały. Jest pełen profil aminokwasowy, tak jak w mięsie. Więc w zasadzie jest to bardzo wartościowy pokarm. I w momencie, kiedy właśnie zaczęłam stosować to regularnie i robię to do dzisiaj, otworzyłam się tak jakby na zupełnie, zupełnie nowy rozdział w moim życiu. I ta wielka pasja, tą wielką pasję postanowiłam przełożyć na
na ten projekt. I Smiling Spoon, nagle blog, zwykły blog kulinarny zmienił się w blog poświęcony kuchni konopnej. Ale zobacz, na początku był blog, potem była jedna książka. No przyznam, tą już dostałem kiedyś od ciebie, też dwa razy temu, jak się widzieliśmy na targach. Tą miałem okazję dostać w PDF-ie jeszcze przed wydaniem, też napisałem recenzję i to jest rzeczywiście publikacja, która jest super, bardzo się cieszę w ogóle, że wyszła na rynku polskim. A ile czasu zajęło ci przygotowanie w ogóle takiej wydania książki? Bo to też jest, żeby było jasne, to jest self-publishing, zrobiłaś to sama, chyba od początku do końca. Tak, tak. Był to bardzo bolesny proces. Generalnie pomysł był taki, że w momencie, kiedy wydawałam tą książkę, czyli tą Konopię w kuchni, w zasadzie już wtedy chciałam napisać też, bo to jest tylko książka poświęcona konopiom siewnym. Czyli już wtedy chciałam wydać również część poświęconą marihuanie. Natomiast to był rok 2015. To był czas, kiedy w Polsce konopie, słowo konopie w ogóle budziło ogromny lęk, niezrozumienie, jakąś taką czasem i agresję. A wiem to stąd, że brałam udział i też organizowałam imprezy targowe od 2015 roku, imprezy konopne poświęcone właśnie konopiom. Byli tam wystawcy z produktami konopnymi. No i wiem, jak ci ludzie, którzy przychodzili na te targi, bo te targi były organizowane obok innych takich lifestyle'owych targów, jakie oni mieli miny w ogóle, tak? Czyli na przykład jak reagowali na jakiś tam baner z listkiem takim, na przykład jak tutaj, nie? I idzie sobie osoba i robi tak. Albo inna robi tak. Jezu, w ogóle co to jest, nie? I po prostu to jakby pragnienie moje szerzenia tej wiedzy spotkało się trochę z taką ścianą, jeśli chodzi o właśnie postrzeganie. A druga rzecz to była kwestia prawna. Ja po prostu się bałam i rozmawiałam też z kilkoma prawnikami, konsultowałam się i doszłam do wniosku, że to nie jest dobry moment na to, żeby po prostu publikować coś takiego w Polsce. Jeszcze wtedy nie było żadnych zapowiedzi na temat legalności stosowania medycznej marihuany, bo to parę lat później dopiero weszło. W związku z tym no, się to troszkę przeciągnęło. Natomiast jak już wydałam tą pierwszą publikację, stwierdziłam, że no, ja muszę po prostu tą książkę napisać i muszę ją wydać. No i zajęło mi to 2 lata. Od momentu, kiedy już po prostu siadłam, wzięłam się za to i generalnie polegało to na zebraniu całej wiedzy, którą gdzieś tam powiedzmy miałam powiedzmy w swojej bazie, przeczytaniu kilkuset różnych badań na temat konopi, siewnych konopi indyjskich, przygotowaniu różnych receptur, eksperymentowaniu też nad różnymi ekstraktami z marihuany, no bo też musiałam to wypróbować na sobie, na znajomych, czy to w ogóle działa, jak to można powtarzać i tak dalej, jak ten cały proces wygląda, sesje zdjęciowe. Czyli w zasadzie cały content, przygotowanie całego contentu i złożenie tego trwało łącznie 2 lata. To ja mam pytanie, bo ja wam teraz pokażę oczywiście tą książkę za chwilę, bo to będzie unikatowa okazja, żeby zobaczyć, jak ona wygląda w środku, ale mam w tym momencie pytanie dla ciebie, bo już troszkę wspomniałaś o tym, że w przypadku tej książki się bałaś, a Baron Barman, czyli mój obserwujący na Instagramie, bo wiecie, jak możecie zadawać pytania na Instagramie moim właśnie gościom, pytał o to, czy nie bałaś się wydać tą książkę, tej książki, więc jakbyś mogła na to odpowiedzieć i przy okazji też opowiedzieć mniej więcej, jak wygląda ta książka, bo mamy tu też część informacyjną, część przepisów, a ja w tym czasie będę po prostu troszkę pokazywał. No więc nie bałam się. Jest dedykacja. Nie bałam się, ponieważ nie mieszkam już w Polsce. Okej. To jest jeden z głównych powodów. Nie ukrywam tego i ja też tak jakby na moich kanałach social media mówię o tym otwarcie, że nie mieszkam w Polsce. I pracę nad tą książką również prowadziłam poza terytorium Polski, ponieważ był taki moment, że miałam przez pewien czas status pacjenta, zanim oczywiście nie udało mi się pozbyć objawów mojej choroby. I był taki moment, kiedy już tym pacjentem nie byłam, natomiast dalej te ekstrakty z marihuany tworzyłam, czy pracowałam nad nimi, nad tymi recepturami. I robiąc to w Polsce, po prostu czułam się zagrożona, czułam się niepewnie, no bo wiadomo, no nie do końca to było legalne. Dlatego stwierdziłam, że po prostu wyjadę
do miejsca, gdzie będę mogła robić to ze spokojnym sumieniem, bez lęku o swoje, ewentualnie swoje bezpieczeństwo. I tak się stało, że jak już wyjechałam na to pół roku czy na rok, żeby pracować nad tą książką, wtedy zdecydowałam, że chyba jednak tam zostanę. No, także mniej więcej tak to wygląda. W tej chwili już jestem szczęśliwą berlinianką, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Mieszkam w Berlinie, w mieście, gdzie posiadanie 10 gram marihuany jest zdekryminalizowane. Czyli daje mi to takie poczucie bezpieczeństwa, że gdyby policja weszła do mojego domu i gdybym nie posiadała tego statusu pacjenta, po prostu nie idę do więzienia. Mhm. A to jest akurat ciekawy case, bo też widziałem, że komentowałaś u mnie post na social mediach, gdy pytałem was o to, ile powinno zostać jakby zdekryminalizowane w Polsce, no bo trwały konsultacje związane z zespołem do spraw legalizacji, a także z ustawą wolnych konopi. Czyli jesteś za takim modelem, to już mogę powiedzieć, za tym modelem berlińskim właśnie. Chciałabyś tak, żeby było w Polsce. To jest tak między 10 a 15. To jest tak, że 10 to jest tak jakby ogólnie ustalona ilość maksymalna, natomiast są pewne przypadki, gdzie może sąd odstąpić od wyroku, czy nie podjąć tej ścieżki kryminalnej w momencie, gdyby to będzie do 15 gram, czyli te 10-15 gram. I to jest fascynujące, bo rzeczywiście i nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy mogą sobie tak właśnie dość normalnie żyć i nie wiem, robić sobie takie rzeczy w domu, jeśli mają ochotę. No my w Polsce niestety troszkę ryzykujemy, no ale cały czas jest też ta branża właśnie konopi siewnych, gdzie bez problemu można kupić sobie nasiona, oleje, wszystko, więc też można gotować w ten sposób. No ale moich widzów myślę, że w znacznej mierze ciekawi właśnie też ten aspekt gotowania z marihuaną, więc jakbyś mogła opowiedzieć teraz nam, jak się w ogóle za to zabrać? Jak się za to zabrać? Zaczęłabym od tego, aby zdobyć dobrej jakości susz. To jest jedna z najważniejszych kwestii, czyli no wiadomo, w Polsce jeśli mamy status pacjenta, no to mamy dostęp do wysokiej jakości suszu, który możemy nabyć po prostu w aptece. Natomiast jeśli mamy ten susz z czarnego rynku, no to przynajmniej wtedy dobrze byłoby wiedzieć, jaka to jest odmiana. No bo jeśli znamy odmianę, no to wiemy, jakie stężenie procentowe THC mamy właśnie w tym suszu. No i tak naprawdę, aby stworzyć taki domowy ekstrakt z marihuany, potrzebujemy tego suszu i potrzebujemy jakiejś substancji nośnej, może to być tłuszcz, czyli na przykład olej, masło, może to być gliceryna, może to być alkohol. To są takie, powiedzmy, najprostsze substancje nośne, dobre do użytku takiego domowego. No i w tym momencie zaczynamy od procesu aktywowania tych substancji aktywnych, które są w suszu, czyli procesu dekarboksylacji. No i on odbywa się w takiej określonej temperaturze przez pewien czas. No i tutaj są pewne zasady, w zależności od tego, czy ten susz jest bardzo świeży, czy na przykład już jakiś tam czas sobie leżał, to wtedy, no jeśli on sobie leży, powiedzmy, rok gdzieś tam w szufladzie, no to już ta dekarboksylacja częściowo też następuje samoistnie, ponieważ wtedy też mamy temperaturę i czas, więc musimy to wziąć pod uwagę i wtedy trzymać, powiedzmy, ten susz nieco krócej. Zazwyczaj robimy to w piekarniku, więc trzymamy wtedy krócej w piekarniku. To jest pierwszy etap. Jak już aktywujemy ten susz, jak już on będzie nieco ostudzony, możemy go wrzucić do naszej substancji nośnej. Najczęściej to jest masło albo jakiś olej. No i wtedy podgrzewamy ten susz. Są różne metody. Jedna z takich moich ulubionych metod to jest metoda w slow cookerze, czyli slow cooker to jest po polsku. Wolnower. Tak. Wolnower. No przeciwieństwo szybkowarne. Dokładnie. To jest jakiś slow. No i po prostu tam wrzucamy sobie ten susz z masłem, ustawiamy go na najniższą możliwą funkcję ogrzewania, czyli zazwyczaj to jest tylko warm. No i zostawiamy go tam na 3 godziny. I to jest świetna opcja, ponieważ on utrzymuje tą samą temperaturę przez ten czas. Nie musimy się martwić o to, żeby tam dolewać wodę, żeby sprawdzać, mierzyć temperaturę i tak dalej. Zostawiamy go na 3 godziny.
Po 3 godzinach wyłączamy, ostudzamy, przelewamy przez sitko z gazem, z gazą, odciskamy i w zasadzie ekstrakt mamy wtedy już gotowy. Druga metoda, taka, którą polecam osobom, które nie posiadają slow cookera, to jest metoda w słoiku, który ustawiamy w garnku z gotującą się wodą, ale ustawiamy go nie bezpośrednio na dnie, tylko w sitku, więc potrzebne jest do tego metalowe sitko. I tutaj minusem tej metody jest to, że musimy wodę dolewać, no bo w przeciągu 3 godzin gotowania, no to ta woda zazwyczaj troszkę wyparuje i po prostu musimy tam co jakiś czas trochę tej wody dolać. I też nie nastawiamy tej, powiedzmy, tego grzania na najwyższy ogień, tylko na najniższy. Więc to też temperatura optymalna w przypadku takiego procesu już infuzji, czyli wyciągania zmienionych kanabinoidów, aktywowanych kanabinoidów, odbywa się w okolicach 80 do maksymalnie do 90 stopni Celsjusza. To jest najlepsza temperatura. I wtedy te 3 godziny totalnie wystarczają na to, żeby wyciągnąć większość tych substancji aktywnych, czyli kanabinoidów, no bo w przypadku takiej domowej ekstrakcji niestety część terpenów czy innych substancji aktywnych nam się gdzieś tam degraduje. Czy jest tak, że można to zrobić z dowolną ilością suszu? W sensie chciałbym zapytać, czy jeśli ktoś chce zabrać się za zrobienie na przykład masła, czy musi wiedzieć, że minimum to jest 5, 10, 30, czy może zrobić sobie z jednego? Bo to na pewno ludzi zastanawia. Tak. Możemy absolutnie użyć każdej ilości suszu, to znaczy, no wiadomo, no pół grama, no raczej tutaj lepiej sobie gdzieś tam skręcić może, ale od 1 grama spokojnie, no ja zazwyczaj tak najmniej 3 gramy, to jest już wystarczająca ilość. Musimy pamiętać tylko o proporcjach, czyli jeśli bierzemy, powiedzmy, nie wiem, te 3 gramy suszu, no to powinniśmy mieć tak około 50 gram masła, tak żeby ilościowo ten susz, czy jakby objętość suszu do tłuszczu była mniej więcej 1:1, czyli tak, żeby cały susz był pokryty tłuszczem, nie może nic wystawać, no bo wtedy to się spali. No, więc 3 gram, no, a im więcej, tym lepiej. Znaczy to jest oczywiste, no bo jak się wykonuje pewien taki proces, no to fajnie to zrobić raz na jakiś czas. I pytanie jest takie, jak długo można przechowywać takie masło na przykład? Gotowe masło w lodówce można przechowywać tak do 3 miesięcy, 3 tygodni. Natomiast w zamrażarce do 3 miesięcy, w lodówce do 3 tygodni, no czyli 2/3. Okej, czyli 3 gramy, 3 tygodnie, 3 miesiące. 9. Wszystko jest jasne. Okej, no dobra, ale mamy taką sytuację. Zrobiliśmy sobie to masło, bo możemy też zrobić druga rzecz. To była, bardzo kojarzę masło. Druga to była olej? Mhm. Opcja? Gliceryna. Okay. Glicerynę. I zobacz, i sobie to wszystko przygotowujemy. I co dalej tak naprawdę? Co dalej? No i dalej mamy możliwość spożywania tego bezpośrednio, czyli najlepiej podjęzykowo, ponieważ w taki sposób kanabinoidy się najszybciej przyswajają. No a druga metoda, no to wykorzystanie tego w kuchni, czyli dodajemy gotowe masło czy gotowy olej do naszych potraw. Z zachowaniem pewnych oczywiście zasad. Główna zasada dotyczy temperatury, czyli no nie poddajemy naszych gotowych ekstraktów z kanabinoidami obróbce termicznej powyżej 150 stopni czy 160 stopni. To zależy czy THC czy CBD. Na przykład temperatura dymienia THC to jest 155 stopni, więc już przekraczając tą temperaturę, no zabijamy nasze THC i nie o to chodziło, żeby cały proces nasz przebiegał w takich, że tak powiem, ścisłych, kontrolowanych warunkach, aby potem to stracić, kiedy na przykład wrzucamy do piekarnika czy smażymy. No nie powinniśmy smażyć potraw z THC. Czy jest pewna jakby grupa pewnych potraw, która na pewno odpada, tak? W takich z wysokimi temperaturami. Czy w takim razie, nie wiem, jest coś takiego, co moglibyśmy zrobić źle? Takie właśnie błędy. Bo tu wspomniałaś o takim jednym, czyli zbyt wysoka temperatura. Co jeszcze mogłoby nam zepsuć całą zabawę? Ja jeszcze się odniosę do tego, co ty powiedziałeś, że odpadają pewne potrawy. Nie do końca, ponieważ możemy, powiedzmy, ominąć pewne etapy przygotowania potrawy. Czyli na przykład, nie wiem, pieczemy kurczaka. No to wiadomo, że jeśli pieczemy go na 200 stopni, no to nie zamarynujemy go w tym oleju. Ale możemy zrobić na przykład super sos grzybowy i tym sosem ten sos połączyć z naszym masłem i
polać nim tego kurczaka, albo dodać go do zupy, albo tak jakby ominąć pewne etapy, te, które zagrażają naszej substancji aktywnej i po prostu na innym etapie dodać to. Natomiast jeśli chodzi o inne błędy, no to tak naprawdę jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim pierwszy taki podstawowy błąd to źle dobrane proporcje, czyli często na przykład ten susz ulega przegrzaniu, czyli przypalamy go po prostu, tak? Czyli na przykład to zależy od tego, jaką metodę stosujemy do tego ekstraktu. W przypadku slow cookera, no tutaj trudno jest cokolwiek zepsuć, więc rekomenduję, naprawdę jest super metoda. Metoda w słoiku, no też ten słoik jest zamknięty, jest tam ten susz w tłuszczu, nie musimy dolewać wody, no ale jeśli nie mamy tego sitka, nie mamy slow cookera i na przykład po prostu bezpośrednio w garnku, na dnie garnka rozpuszczamy to masło, dajemy ten susz i to się tam powiedzmy gotuje. No. Musimy tam dolać wody, no bo inaczej podniesie nam się temperatura do 90 paru stopni, nawet więcej, więc jest to pewne zagrożenie dla utraty kanabinoidów, więc musimy bardzo patrzeć na tą temperaturę. To jest jeden z takich najważniejszych, powiedzmy, błędów, a drugi to jest pominięcie etapu dekarboksylacji. I tutaj myślę, że to jest nałogowym problemem, a to wynika też z tego, że generalnie w internecie jest bardzo dużo przepisów, które w ogóle nie zawierają tego etapu. Oczywiście jest to możliwe, żeby stworzyć masło bez dekarboksylacji, tak? Tylko efektywność tego procesu będzie dużo, dużo niższa. Czyli jeśli nie zrobimy tego etapu, no to stracimy, no tak jak normalnie tracimy przy takiej domowej dekarboksylacji, tracimy około 30-40% THC, tak bez dekarboksylacji możemy stracić 60-50%. Także warto naprawdę ten proces przeprowadzić. No inne błędy, takie dość powszechne, to jest taki trochę śmieszny błąd. Polega na tym, że na przykład nie wymieszamy dokładnie potrawy z naszym masłem bądź olejem. No jest taka sytuacja, że robimy ciasto, tam trochę przemieszamy, wrzucimy, to ciasto się upieczy, no i kroimy na kawałki, dajemy znajomym, nie? No jeden znajomy siedzi, jest w kosmosie, a drugi nic nie czuje. No i jest taka śmieszna sytuacja, że właśnie są nierówno rozłożone proporcje tych kanabinoidów i dysproporcje w fazie, tak? Taki błąd. No generalnie jeden z takich w sumie jeszcze istotnych błędów dotyczy podawania generalnie tych ekstraktów z marihuany pacjentom. No i teraz przyjęło się tak powszechnie, powiedzmy w mediach, czy gdzieś tam w świadomości ludzkiej, że te przekąski z marihuaną, no to zazwyczaj są takie jakieś z cukrem, niezdrowe, dużo jakichś kolorowych, takich dziwnych dodatków i tak dalej, i tak dalej. No a w przypadku pacjentów, no umówmy się, no to powinny być potrawy zdrowe, potrawy, które są wartościowe, oprócz tego, że zawierają te kanabinoidy, powinny również zaspokajać inne potrzeby organizmu na składniki pokarmowe. I tutaj również w mojej książce znajdują się takie receptury, które zarówno będą odpowiednie dla pacjentów, jak i dla użytkowników rekreacyjnych. Każdy będzie zadowolony. Ja się tutaj śmieję troszkę, bo dałem się wczoraj nabrać z okazji tłustego czwartku. Wrzucałaś swoje donaty, pączki i one wyglądały super. Ja tak patrzę, Jezu, jakie piękne, z jakimś musem, z musem czekoladowym, a to były przekrojone jabłka. Nie? Ale naprawdę hit. Jak ja sobie pomyślałem, że jak ja bym na to spojrzał jeszcze będąc zjaranym, to tak o, i tak o, ale fajne, i tak o. Więc tutaj wiesz, w pełni rozumiem, ale zdecydowanie rzeczywiście potrawy z marihuaną, potrawy z THC, szczególnie ze względów amerykańskich, jeszcze pewnej komercjalizacji tego, no to się kojarzą miśki, różne takie substancje, a rzeczywiście powinno być to też zdrowe jedzenie, jeśli myślimy właśnie o pacjentach i o tym, że w ogóle marihuana jest zdrowa i dobra dla ludzi. Oczywiście ma ten aspekty rozrywkowe, ale części ludzi to jest po prostu aspekt zdrowotny. A mam jeszcze pytanie, wiesz co, bo wspomniałaś o tym, że na samym początku, że bardzo ważną kwestią jest dobrej jakości marihuana. No i tutaj Szkudi na Instagramie pytał, jaka odmiana marihuany jest, nadaje się do kuchni w ogóle, czy są takie, które na przykład się nadają, a które się nie nadają. No i tu oczywiście mu chodzi o smak, ale też o moc. Mm-hmm. Wiesz co, generalnie każda odmiana się nadaje, jak najbardziej. Natomiast to zależy, o jakich realiach tutaj rozmawiamy, no bo jeśli mówimy o krajach, gdzie mamy możliwość sobie pójść i na przykład wybrać określoną odmianę, to ja bym powiedziała, że tutaj postawiłabym na taki wybór intuicyjny, coś,
takiego trochę jak na zasadzie, jak wybieramy sobie wino. Mhm. Czyli wąchamy, po prostu zdajemy się na swój własny zmysł powonienia. I jeśli coś nas przyciąga, czyli któreś określone terpeny dominujące w odmianie będą nas po prostu przyciągać, to powinniśmy pójść. Wtedy ta odmiana będzie tak jakby dla nas najlepsza. Natomiast jeśli chodzi o moc, tutaj odmiana nie ma znaczenia. To zależy tak naprawdę od nas, jaka będzie moc tego ekstraktu, ile dodamy substancji nośnej, ile dodamy tego suszu i oczywiście jakie jest stężenie procentowo. Dla przykładu, ja bardzo lubię robić masła z odmian, które mają proporcje THC i CBD 1:1. I to są świetne odmiany, ponieważ nie jest zbyt wysoki to THC, więc to ryzyko, powiedzmy, takiej bardzo mocnej, euforycznej i czasami może zbyt mocnej fazy jest dużo mniejsze, ponieważ CBD nam trochę neutralizuje to działanie psychoaktywne THC. Więc tak naprawdę wszystko zależy od osoby i preferencji osoby. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś a propos wina, bo rzeczywiście tutaj też jakby ktoś się spytał, kto jakie wino lubi i tak dalej, każdy powie inne rzeczy wyczuje, więc ten zapach. No ale właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, no to jest te proporcje THC do CBD. Ja też raczej bym był zwolennikiem mniejszej ilości jakby THC, bardziej wyrównanych, po prostu niech ktoś zje troszkę więcej, bo jednak skondensowane takie bardzo rzeczy... Jest ryzyko, że ktoś po prostu zje za dużo, ale jeżeli jesteśmy przy tym temacie, no to jest bardzo dobry temat ogólnie dawkowania. Jak powinno się dawkować w ogóle jedzenie z marihuaną, bo to też jest tak, przepraszam, taki bardzo nieznany temat w Polsce. Mhm. Temat jest dosyć ciężki i przyznam szczerze, że najczęściej właśnie to są pytania dotyczące albo dekarboksylacji, albo dawkowania. To są takie dwa ciężkie tematy. Generalnie zaczynamy od małej dawki, zawsze. Zawsze zaczynamy powoli, mały kawałek, próbujemy. Najlepiej sprawdzić moc masła, jeśli na przykład nie znamy tej odmiany. Nie wiemy, ile ma THC, nie wiemy, ile THC ma nasz ekstrakt. No to wtedy po prostu warto zrobić taki test na pusty żołądek. To jest wtedy najlepszy moment, aby zobaczyć tą moc i to działanie przyjdzie do nas w przeciągu pół godziny. Próbujemy po prostu małą dawkę tego ekstraktu. No i w zależności od tego, jaka będzie ta moc, jak my się poczujemy, no to tak jakby decydujemy o tym, jaką dawkę dodajemy do pokarmu, do naszego posiłku. Możemy zawsze tą ilość zwiększyć. Jeśli czujemy, że na przykład to działanie jest dla nas zbyt słabe, no to zwiększamy dawkę dwukrotnie albo jednokrotnie i wtedy możemy tak jakby na własnym doświadczeniu sobie tą dawkę dobrać. Natomiast inna metoda jest taka, że jeśli powiedzmy już znamy ten gatunek marihuany, tak? Czyli wiemy na przykład, mamy, nie wiem, jakąś odmianę, która ma 10% THC i na tej podstawie jesteśmy w stanie obliczyć, ile nasz ekstrakt ma THC. I na przykład, aby tam sobie zbytnio nie zabierać, nie zakrzątać głowy obliczeniami, jest coś takiego jak kalkulator dawkowania THC i CBD, który jest dostępny na moim blogu smileyx.pl i tam można w łatwy sposób wyliczyć sobie dawkę, ile znajduje się w całym ekstrakcie i ile znajduje się w jednej łyżce. Także polecam serdecznie, bardzo to ułatwia życie i może uratować komuś życie. Natomiast jeszcze jedną rzecz wspomnę o tym, jak już przetestujemy ten ekstrakt na sobie i wiemy, że on na przykład na nas działa w taki sposób, to nie oznacza to, że w taki sposób zadziała też na inne osoby, bo każdy z nas ma układ endokannabinoidowy, który jest w różnym stanie i różnie możemy reagować na THC. Więc dobrze jest też poprosić inne osoby o spróbowanie najpierw kawałka, jeśli nie mamy pewności, jaka to jest dawka. Natomiast jeśli wiemy, że na przykład w tym oleju, powiedzmy, jest tam, nie wiem, 100 mg, to możemy podzielić ten ekstrakt i dać osobie na przykład niedoświadczonej, zaczynając od dawki 2-5 mg. W przypadku osób, które mają już jakieś doświadczenie, około 5-10 mg. Od takich dawek bym zaczęła. No dobra, ale zdarza się, i tak jak wspomniałeś, bo to nie zawsze jest kwestia dawki, ale czasem po prostu tego, że jesteśmy różni. Ugotowałem coś, przyszli do mnie znajomi i ktoś, można powiedzieć, że przedawkował. I tutaj Raf RB pytał, co można zrobić w takiej sytuacji, jeżeli po jedzeniu konopnym ktoś się źle czuje. Jak można pomóc, jeżeli ktoś panikuje?
jeżeli ktoś panikuje. Od razu powiem, że jest to bardzo częsty problem. Również mi się zdarzył parę razy i bardzo się z tego cieszę, że mi się zdarzył, ponieważ już oprócz tego, że jest to bardzo cenne doświadczenie w ogóle, to też pozwoliło mi to tak jakby pewne środki przetestować. No więc, co działa na pewno? CBD. Czyli olejek CBD przyjęty podjęzykowo, dawka najlepiej od 20 do 50 mg jednorazowo. Jeśli w przeciągu pół godziny te nieprzyjemne objawy, czyli lęki, takie poczucie jakiegoś kołatania, czy bólu w klatce piersiowej, czy jakieś nawet ataki paniki się zdarzają, powinny ustąpić w przeciągu pół godziny. Jeśli nie, no to kolejna dawka. I tak po prostu do skutku, tak? Co jeszcze robimy? Ogrzewamy osobę, czyli nie może być tak, że tej osobie jest zimno, że się trzęsie. Można ją przykryć kocem, dać termofor i świeże, coś świeżego do picia. Woda na przykład, ale bez cytryny. Woda może być jakaś, powiedzmy, z jakimś sokiem, na przykład pomarańczowym, ponieważ cukier też wpływa na metabolizm kanabinoidów. No i generalnie czekamy. No wiadomo, że takiej osobie absolutnie nic nie grozi, o ile nie ma jakichś, powiedzmy, stwierdzonych ciężkich schorzeń. No nie mamy określonej dawki śmiertelnej THC. Naukowcom nie udało się tej dawki określić, więc możemy przyjąć, że osoba, która odczuwa jakieś takie nieprzyjemne objawy po zjedzeniu, no to nie jest w stanie zagrożenia życia ani zdrowia, więc po prostu trzeba tą osobę otoczyć opieką, uspokoić, powiedzieć, że ma się cieszyć fazą i wszystko będzie dobrze. Tutaj zagrożenie tak naprawdę jakie byś widziała? Nie wiem, osoby, które mają, nie wiem, zaburzenia psychiczne albo kto nie powinien jeść jedzenia konopnego, może tak zapytam. Wszyscy powinni jeść. Tylko trzeba uważać na dawkę. No to jest najważniejsze. To znaczy tak, powiedziałabym jeszcze inaczej. Jest jeszcze aspekt, wrócę do twojego pytania. Jest jeszcze aspekt takiego intencyjnego wchodzenia w kontakt. To jest substancja psychoaktywna. To jest coś, co wpływa na naszą świadomość. Więc musimy być na tą zmianę świadomości też przygotowani. Nie możemy sobie jeść ciastka, które ma 20 mg po dniu, kiedy po prostu się cały dzień stresowaliśmy, jesteśmy cali roztrzęsieni i liczymy na to, że to ciastko nas uratuje. Nie, to ciastko nam po prostu, że tak powiem, nas pogrąży. I to jest pewne. Musimy być przygotowani psychicznie na ten moment, że po prostu nasza jaźń się zmienia. I warto byłoby poczekać po prostu na sprzyjające okoliczności takie, które pomogą nam wejść w taki bardziej łagodny proces terapeutyczny, taki od strony właśnie mentalnej, psychologicznej, niż robić to na zasadzie rekreacji, albo wszyscy biorą, to ja też sobie tam zjem, prawda? No i tak często właśnie kończą się takie sytuacje, że czujemy się niekomfortowo z jakiegoś powodu. W pełni rozumiem i tutaj powiem trochę od siebie, bo zgadzam się w tym 100%, bo ostatnio dość dużo pracuję i tak naprawdę za dużo pracuję, więc sobie wymyśliłem, że każdego miesiąca mam jeden weekend, kiedy tak od soboty, no całą sobotę i całą niedzielę, albo od piątka był wieczór, bo w piątki nagrywamy, więc tutaj tam nagrania, wiadomo, są ważniejsze niż jednak moje wolne, ale że właśnie piątek, sobotę i całą niedzielę robię sobie praktycznie detoks od komputera i od internetu, no i na przykład otrzymałem te piękne ciasteczka z okazji naszej rozmowy. No i pierwsze, co powiedziałem oczywiście, że właśnie że nie planuję ich zjeść teraz, dzisiaj, jutro, nawet pojutrze, choć wyglądają kusząco, tylko że właśnie za tydzień mam ten mój jeden wolny weekend w miesiącu i to będzie właśnie idealne. Więc uważam, że w takim otoczeniu, w takiej sytuacji, no to jest po prostu najlepsze, co mogłbym sobie zrobić. Idealnie. Przygotowanie tak. Mentalne. Wyczekiwane. Jest to idealny sposób właśnie. To myślę, że idealny moment też, żeby zapytać, jak się przechowuje, jak długo to może czekać, bo nie wiem, niektórzy mają specjalne momenty raz na 3 miesiące. Wiesz co, takie ciastka, które są już gotowe, możesz przechowywać w lodówce do 3 tygodni. To jest podobnie tak jak z ekstraktem. Chodzi tutaj o to, żeby no, te kanabinoidy po jakimś tam czasie się degradują, więc no, do 3 miesięcy w zamrażarce, do 3 tygodni w lodówce. Dobra, czyli mniej więcej jest tak, że jeśli ktoś komuś podaruje, to nie ma żadnych jakby przeszkód, że tydzień później, 2 tygodnie, a jeśli nie planujemy w najbliższej przyszłości, to najlepiej zamrozić. Super. Ja tak samo mam znajomych w Poznaniu i bardzo lubię Poznań. Na 11 listopada rogale świętomarcińskie dostaję, przywożą mi albo różne rzeczy, więc czasem niektóre też zamrażam, żeby mieć później i wszystko super jest. No dokładnie. W ogóle polecam jedzenie posiłków czy palenie w ogóle na łonie natury. To jest zupełnie inne doświadczenie, które też
może wpłynąć na nasze nastawienie i też na to, że no, nie poczujemy się źle, no bo wiadomo, że w naturze jednak blisko jakichś tam drzewek, krzaczków czy na słońcu czujemy się po prostu lepiej. A jakie są zalety w ogóle jedzenia konopnego względem jakby innych form przyjmowania? Dlaczego jest fajne, albo lepsze, albo gorsze? Pytasz teraz o konopie siewne, czy o medyczną marihuanę? Medyczną marihuanę medyczną. Bardziej. Tak ją nazwijmy, że to jest tak. Medyczna. Nasza medyczna marihuana. Wiesz co, generalnie ze względów takich odżywczych, no to tutaj bardziej to myślę, że zostają nam te aspekty takie typowo medyczne, czyli leczenie konkretnych już schorzeń, no bo THC, CBD ma tak jakby potwierdzone naukowo kilkanaście różnych działań na nasz organizm, to jest działanie na przykład antynowotworowe, czy antyskurczowe, antyspazmowe. Działa również antyzapalnie, przeciwbólowo. I tutaj bardziej bym się skupiła na tym aspekcie takim typowo leczniczym. No nazwijmy, to jest leczenie, to jest wspomaganie leczenia. W przypadku CBD no to działanie jest też podobne, czyli warto po prostu dodawać te substancje również jako profilaktykę, tak? Czyli na przykład nie chcemy, powiedzmy, zachorować na nowotwór, czy mamy jakieś, nie wiem, predyspozycje genetyczne do tego, no to możemy sobie stosować mikrodosing THC. Czyli jeść dawki w okolicach 2 mg, które nie działają psychoaktywnie, ale wspierają nasz, stymulują nasz układ endokannabinoidowy. Czyli są super uzupełnieniem po prostu takiej diety. Możemy sobie też dodawać CBD, jeśli boimy się o efekt psychoaktywny. Mhm. Czyli myślę, że to jest taki najważniejszy... No ale też chyba mamy jakby, nie wiem, jest ktoś pacjentem i no palenie skręconego i marihuany, no na pewno nie jest aż tak dobre dla zdrowia jak, nie wiem, zjedzenie. No, we wszystkich jakichś materiałach z reguły jedzenie jest pierwszym miejscem albo pierwszym razem z waporyzacją tak naprawdę, a na pewno jest tańsze dla pacjenta, no bo jednak ten waporyzator trzeba kupić. Tak, tak. Znaczy wiesz co, w ogóle w tej chwili sytuacja pacjentów w Polsce jest taka, no nie do końca jasna, ponieważ no, oni powinni generalnie dostać ten wyciąg czy ten ekstrakt w aptece. To powinno być przygotowane przez farmaceutę. No i z różnych powodów się to dalej nie dzieje, mimo tego, że tak mówi ustawa i tak powinno być. Natomiast no, pacjenci jedyne, co mogą nabyć, no to jest ten susz. I tak jak wspomniałeś właśnie, problem dawkowania czy przyswajania później tych substancji aktywnych właśnie z suszu jest pewnym problemem, no szczególnie w przypadku osób, które no nie powinny tego palić, czyli wszelkiego rodzaju ciężkie schorzenia, no onkologiczne, czy jakieś neurologiczne. No palenie to jest przyswajanie też jakichś kancerogennych substancji, które no nie będą nam pomagały w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, więc ewidentnie tutaj jedzenie jest dużo bezpieczniejszą metodą, też skuteczniejszą, ponieważ to THC, jeśli jest spożyte, jest metabolizowane przez wątrobę. I mamy do czynienia wtedy z inną substancją aktywną niż w przypadku palenia, która jest silniejsza w działaniu i działa też dłużej. Czyli na przykład dla pacjentów, którzy cierpią z powodu bólów, jest to lepsze rozwiązanie niż palenie, ponieważ ta ulga od bólu może trwać nawet do 6-8 godzin. Więc ze względu na tą formę przyjmowania warto na pewno rozpatrzyć. Są inne metody też podawania, są metody na przykład doodbitnicze, dojelitowe, to jest taka nowa metoda, którą się stosuje, no ale to wymaga już pewnych, że tak powiem, procedur też takich już farmakologicznych czy farmaceutycznych, czyli jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Natomiast takie dawkowanie możemy sobie zafundować czy przygotować po prostu w domu. Rzeczywiście, tam te inne metody są też stosowane w przypadku innych leków. To wszystko zależy od pacjentów, potrzeb i tak dalej. Łatwo mi sobie wyobrazić też pacjentów onkologicznych, którzy nie są w stanie przyjmować substancji lub inne rzeczy. Ale wiesz co, ważna sprawa jest, ja nie wiem, czy to wybrzmiało wcześniej jasno, rzeczywiście jedzenie różni się czasem działania i ten czas działania jest znacząco dłuższy. Tak, dokładnie. Generalnie
po zapaleniu skręta, czy po waporyzowaniu, ten efekt przychodzi do nas w okolicach 15 minut. Natomiast po zjedzeniu my czasami musimy poczekać i to poczekać dosyć długo, szczególnie jeśli mamy coś tam zjedliśmy wcześniej. To jest w okolicach od pół godziny, jeśli na przykład jemy na pusty żołądek albo między posiłkami, nawet do 2 godzin. A czasem jest też tak, że to ten efekt w ogóle przychodzi z takim totalnym opóźnieniem. Zdarzyło mi się to naprawdę. Mi się zdarzyło kiedyś chyba po 4 godzinach i w ogóle przyszła taka faza taka po prostu, że tylko spałam, że nic mi się nie chciało, że taka była. Ona się gdzieś tam po prostu tak jakby rozłożyła z jedzeniem, które wcześniej zjadłam, więc na to też, to też musimy wziąć pod uwagę. Inna kwestia, na przykład ilość tłuszczów w potrawie, czyli generalnie kanabinoidy mają dużo większą biodostępność w połączeniu z tłuszczami, czyli jeśli mamy na przykład super tłuste danie, to THC nam wejdzie, że tak powiem, szybciej niż gdybyśmy na przykład wypili to razem z sokiem jakimś, nie? Mhm. Więc tych czynników jest względnie sporo, nie? Jest. Pomijając swój własny organizm, dodając to, jak to zostało przygotowane, plus to, co zjedliśmy, więc tego jest naprawdę dużo. Ale jak już jesteśmy przy jakichś takich konkretnych potrawach, w książce są przepisy i właśnie z konopi siewnych, i z medycznej marihuany. Są na śniadanie, na obiady, na kolację. Jakbyś mogła opowiedzieć jakichś swoich ulubionych takich, co ci sprawia najwięcej radości, albo co najbardziej lubisz? Czyli zakładam, że wszystkie, które są w książce, są w kategorii twoich ulubionych, ale takie coś, co mogłoby zareklamować i teraz każdy słuchać, bo też można słuchać tego na Spotify'u. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim, którzy słuchają. To jest jedyne medium, gdzie mnie jeszcze nie skasowano nigdy w życiu, więc pozdrawiam. Ale gdybyś mogła tak teraz, żeby każdy poczuł po prostu, jeju, jak ja bym chciał to zjeść. Wszyscy kochają pizzę. Na przykład. Czyli jest pizza. Pizza. No ja też kocham pizzę. Tylko, że ja, ponieważ nie mogę za bardzo jeść glutenu, bo mam intolerancję, to zazwyczaj przygotowuję tą pizzę albo na jakimś takim cieście bezglutenowym, albo przynajmniej orkiszowym, no i dodaję mąkę konopną i to jest jeden z takich moich naprawdę ukochanych przepisów. Natomiast to jest przepis z konopiami siewnymi. Chyba ci to trochę zajmie, zanim go znajdziesz. Nie będę szukał tego konkretnego. Natomiast jeden z takich moich ulubionych przepisów z marihuaną. Na samym końcu jest taki przepis na taki koktajl. Koktajl, wegański koktajl mleczny na bazie mleka kokosowego, banana z kawą. I tam jest jeszcze dodatkowo nalewka z marihuany. To jest bardzo ciekawe. Na samym ostatni przepis, bo tam są właśnie są też napoje. O, prawie. To jest to? Nie, to jest mojito. Okay. To jest. To jest to. To wygląda nieźle. Wegański koktajl mleczny z likierem kawowym, bananem i nalewka z marihuany. To też jest w ogóle fajna rzecz, że rzeczywiście oprócz jedzenia są też napoje. Jak możecie spojrzeć, jest mojito, mojito. No i do tego mamy jeszcze pietruszkowe smoothie. Jest tego sporo, ale wiesz, to też nie chodzi o to, żebym ja teraz tutaj wszystkim pokazał książkę i żebyście zrobili sobie zoom na przepis. Wiecie, książka jest fajna, ja bardzo też lubię, jeżeli ktoś coś wydaje samemu, włożył w to sporo wysiłku, więc też oczywiście zapraszam serdecznie, żebyście kupili, żeby to też jasno teraz wybrzmiało, bo jest też domowa czekolada z jagodami. Jeżeli ktoś kiedyś kupi, dzięki temu, że obejrzał ten film, no to w ramach jakiejś takiej wdzięczności, mam nadzieję, że kiedyś jak się spotkamy, poczęstuje mnie jakimś pysznym przepisem, bo jak się domyślacie, też to nie jest żadne lokowanie produktu, po prostu z Gosią się znamy, więc pomyślałem, że nagramy razem odcinek. Super. W ogóle bardzo ci dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. No, nie, naprawdę, jak są takie fajne projekty, jest mnóstwo osób, które miałyby ochotę coś takiego zrobić, a wiesz też, jednak źródła, no nie wiem, czy jest jakiekolwiek inne źródło po polsku na ten temat w książce, nie ma, to jest jedyna książka. To jest pierwsza książka na ten temat w Polsce. Tak, no jest to pierwsza książka, tak chciałam powiedzieć. I bardzo się cieszę, że to jestem ja. Tak, raczej bardzo fajnie jest zawsze zrobić coś samemu, coś jako pierwsze. Na razie książka jest dostępna na twojej stronie internetowej. Dokładnie. smilingspoon.pl. Czy będzie planowana jakby dystrybucja jakaś w księgarniach? Tak, będzie planowana dystrybucja w księgarniach stacjonarnych, natomiast jeszcze nie znamy nazwy tych sieci księgarni. Natomiast tak, na pewno chcę, aby te książki były dostępne stacjonarnie, oprócz takich punktów typowo konopnych, bo w takich sklepach na pewno też się znajdą te książki, ale również chciałabym z nimi dotrzeć też do
takiego szarego, zwykłego obywatela, który o konopiach wie niewiele, a mógłby dowiedzieć się więcej i skorzystać z ich wielkiego potencjału. Znaczy, to jest bardzo fajne, bo w takiej sytuacji oczywiście ta książka przez twoje media też udostępniałem na swoich. Widziałem, że też inni aktywiści konopni też gdzieś tam udostępniali publikacje. Mamy tu też w ogóle partnerstwo medialne. Cookbook, Usta, Hajro, Cannabis News, Fakty Konopne, więc też wiadomo, gdzieś to tam się pojawiało w tych mediach. Ale naprawdę zawsze takie publikacje i takie rzeczy robią super robotę w momencie, kiedy ciocia Halinka idzie sobie po jakimś sklepie w księgarni i nagle patrzy, ojeju, marihuana. I nagle tak bierze sobie tą publikację do ręki i tak, w sumie. Mm-hmm. I może jeśli ona rzeczywiście nie byłaby w stanie sobie zrobić tych posiłków z marihuany medycznej, to te z konopi by zrobiła. I już też by się zmieniło jej myślenie na temat konopi, tego jak to wszystko wygląda. No a na pewno to też jest bardzo dobry prezent dla każdej osoby, która lubi marihuanę. Też jest takim trochę zaskakującym, wyjątkowym prezentem na różne okazje, więc... Jeszcze raz polecam, ale słuchaj, w tej sytuacji jak mamy tą książkę i to wszystko jak to wygląda, straciłem wątek, bo naprawdę polecam publikację. Więc w tym momencie mi wypadło, co chciałem powiedzieć. Aha, wiem, co chciałem powiedzieć. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. A nie jadłem. Nie, bo rozmawialiśmy o przepisach, wiem. Ja chciałem wrócić do przepisów, bo tak jak wspomniałaś, są tutaj takie przepisy pizza konopna i tak dalej. Dla mnie ważną rzeczą jest, bo ja nie jadam mięsa, jest na przykład właśnie, znaczy jadam u babci, u cioci, jak tam są jakieś okazje, czy na jakichś wyjazdach, ale są też burgery konopne, wege, inne rzeczy, ale tak naprawdę proporcje w książce są, co do przepisów, także są dla każdego i dla osób, które jedzą mięso, które nie jedzą glutenu, które jedzą gluten. Jak o to zadbałaś? Są też mięsne przepisy, są przepisy wegańskie, są przepisy zdrowe, są przepisy trochę mniej zdrowe. Generalnie no, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast te przepisy, które powiedzmy są wegańskie, no to tak jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to zamienić. To jest tak jakby też w zależności od preferencji naszych. Natomiast myślę, że najważniejsze jest tutaj to, w jaki sposób obchodzić się z tą substancją, żeby jej nie zepsuć, żeby nie zepsuć substancji aktywnych i żeby sobie nie zrobić źle, żeby nie pogorszyć sobie samopoczucia. No i przede wszystkim w jaki sposób pacjenci mają krok po kroku przygotować sobie te ekstrakty. Także myślę, że to jest jedna z takich najważniejszych grup docelowych, czyli pacjenci, dla których, z myślą o których powstała ta książka. Użytkownicy rekreacyjni oczywiście również, jak najbardziej, ponieważ no, tutaj znajdziecie również informacje na temat tego, w jaki sposób obliczać dawkę, również biorąc pod uwagę na przykład części rośliny. Myślę, że to jest taka wiedza, którą udało mi się zdobyć z bardzo, bardzo pewnego źródła, takiego bardzo doświadczonego. Są po prostu metody szacowania, ile może być w danej części, jeśli posiadamy powiedzmy konkretną odmianę rośliny, ile w danej części znajduje się tego THC. Jest też przepis na masło z innych części niż kwiatostany, czyli to w przypadku growerów jest, myślę, że ciekawą propozycją. No i kto jeszcze? No myślę, że ogólnie osoby związane z gastronomią, czyli szefowie kuchni też się w sumie interesują tą książką. Zresztą jedna ważna osobistość się nią już zainteresowała. Na razie nie będę zdradzać kto, ale mamy w planie też wspólne działanie w kontekście promocji tej książki. Także jest to, myślę, że też grupa, która będzie nią zainteresowana i bardzo, bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo fajnie byłoby, gdyby też właśnie trochę gastronomia podłapała ten trend i zaczęła ludziom serwować potrawy na przykład z liściem. A w ogóle obserwujesz trend jakby w gastronomii, nie wiem, światowy na przykład, no bo kojarzę zagraniczne ze Stanów, czy nawet pewnie z Europy takie miejsca, które są jakby już tak nastawione właśnie na konopie, a niektóre na marihuanę. I jest bardzo znany, znaczy bardzo znany, wyświetlał mi się wielokrotnie, gotowanie na marihuanie na Netflixie. Oglądasz takie rzeczy w ogóle? Tak. Była też edycja Master Chief, konopna, czy właśnie z marihuaną.
Ale w Stanach czy w Stanach? Tak. Nie, no póki co chyba tylko Stany mają na tyle zalegalizowaną rekreacyjną marihuanę, że jest możliwość stworzenia takiego programu. Póki co w Europie chyba jeszcze nie. Mhm. Także jak najbardziej jest to trend w tej chwili. No najmocniej idzie to ze Stanów, szczególnie Kalifornia, no bo tam najdłużej chyba jest ta rekreacyjna dostępna tak powszechnie. Jeszcze w Colorado też mogę może być. No. Tak. Także tak jakby stamtąd wywodzą się te wszystkie jakieś tam fajne zdjęcia tych różnych tam edibles, czyli tych wszystkich przekąsek z marihuaną, produktów z marihuaną. Więc trend jak najbardziej się rozwija również w Europie. Zresztą w Warszawie jakiś czas temu była, z tego co pamiętam, otwarta konopna taka restauracja, czy taki bar, gdzie można było kupić wegańskie potrawy z konopiami siewnymi. No ale to też był taki fajny, miły początek. Nie wiem, chyba knajpa w jakimś momencie się zamknęła. Ale na przykład do mnie odzwały się różne osoby związane z gastronomią, z pytaniami, czy na przykład jakaś tam kolaboracja jest możliwa i tak dalej. Nie wiem, na ile to się gdzieś tam rozwinęło. Zainteresowanie jest, więc myślę, że to będzie się pogłębiało i bardzo bym tego chciała zresztą, żeby tak było. Jeśli chodzi o zachód Europy, no to myślę, że jest takich miejsc na pewno więcej. No w Berlinie, z tego co wiem, działają dwie takie stricte konopne kawiarnie, że możemy się napić konopnej kawy, zjeść ciastko z konopiami, napić się tam lemoniady i tak dalej, nie? Że praktycznie w każdej potrawie jest coś z konopi. To jest bardzo super. Ta restauracja, knajpka nawet bardziej, o której chyba mówisz, to Filip z konopi. Tak. To Przemka Zawadzkiego. Ona rzeczywiście padła, znaczy ciężko powiedzieć, że padła, po prostu okazało się, że to nie jest chyba temat, którym Przemek chciałby się zajmować i jego tam ekipa za bardzo czasochłonna, ale to było naprawdę fajne. To tam czasem się spotykałem ze znajomymi, bo zawsze, wiesz, jakaś taka atrakcja. To było dość małe tak naprawdę i trochę tak, jakbym powiedział, fast foodowe nawet, bo tam jakiś hot dog, jakieś coś, ale a, fajne. A było mięso też, tak? Właśnie nie pamiętam, czy to był mięsny hot dog, ale tak, jakieś takie rzeczy, ale bo mógł być bezmięsny, bo to było ze 3 lata temu już, dawno temu. Ale najważniejsza sprawa jest taka, rzeczywiście, to było miejsce, które jakby można pokazać, jeszcze było w nazwie konopi, więc ludzie przechodzili, zastanawiali się nad tym, ale jednym z takich moich wielu marzeń, które mam w życiu, to jest właśnie coś takiego, żeby naprawdę był kiedyś taki program, te gotowanie na marihuanie, edycja polska czy Masterchef. Tutaj proszę Madzia Gessler, ktoś tam, ja sobie przychodzę, jestem tym gościem specjalnym i sobie jem te produkty z marihuany. Tak, na to naprawdę się nadaje. Już teraz mogę wysłać swoje rekomendacje, jeśli chodzi o jedzenie, konopie. Chętnie wystąpię w takim programie. Inna sprawa, że oczywiście bardzo chętnie też miałbym jakąś swoją gastronomię z tym związaną. No, może nie byłbym szefem kuchni, na pewno nie byłbym szefem kuchni, ale no takie tematy bardzo lubię. Lubię jeść, lubię jeść. Chyba wszyscy lubią jeść. No ja lubię dużo, no. To mnie różni od części ja osób. Też lubię, ja naprawdę dużo jem. Ja jem bardzo dużo. Ja tylko tak wyglądam, ale ja jem tyle, co mój partner. Znaczy musisz się więcej ruszać niż ja. Ja po prostu mało się ruszam. To jest podstawa. Ale wiesz co, jeśli jeszcze, bo mam jeszcze jedno pytanie z Instagrama, żebym nie zapomniał o tym. A już trochę rozmawialiśmy o waporyzacji, dlatego Funku Crime pyta, czy jest sens dodawać susz ABV. Czyli mogłabyś też wyjaśnić, co to jest. Tak, to jest to, co nam zostaje po waporyzacji suszu w naszym waporyzatorze. Więc ja mam dość negatywne stanowisko, jeśli chodzi o ABV. Dlaczego? Robiłam 2 lub 3 razy ekstrakt, to znaczy 2 razy robiłam tylko na ABV, a raz dodałam go do tego masła. To był tak, powiedzmy, trochę świeżego suszu, trochę ABV. Więc po pierwsze, no nie mamy tutaj żadnych terpenów. Co za tym idzie? Terpeny, które są w konopiach, mają również działanie, w jakiś sposób wpływają na działanie kanabinoidów, w tym THC. I część z tych terpenów ma również działanie, które hamuje działanie psychotyczne i takie lękowe, czy działa antylękowo. I najczęściej, kiedy dochodziło do jakichś takich stanów lękowych, po maśle, to było masło na ABV. Więc generalnie ja nie jestem zwolennikiem wykorzystania. Dochodzą jeszcze takie kwestie, które zależą oczywiście od urządzenia, ale zdarza się, że to ABV jest po prostu trochę spalone. I przetwarzając coś, co już jest spalone, no to nie jest to do końca zdrowe po prostu.
Zależy, jaką temperaturę też stosujemy do waporyzacji, no bo wiem, że niektórzy to tam i 250 potrafią dać, nie? Żeby szybko tam się ta para zrobiła. Więc no akurat nie jestem wielkim fanem, aczkolwiek można z tego wyciągnąć jeszcze, jeśli ktoś lubi wycisnąć do końca THC, żeby się tylko nie zmarnowało, jak najbardziej. Natomiast miejmy świadomość tego, że tam nie ma terpenów, więc tutaj to ryzyko ewentualnych tych działań powiedzmy ubocznych czy niepożądanych jest większe. To więc można do tego tak podchodzić, jeśli bym dobrze Cię zrozumiał, że na przykład takie ABV byłoby dobre, oczywiście z dobrego wypozytora, bo jak ja sobie myślę o moim, no to zawsze jest ładne, no ale ja też mam takie w miarę dobre sprzęty, a wiem, że mogą być różne, bo wielokrotnie widziałem z gorszych wypozytorów. Czy można przyjąć, że po prostu to nie będzie tak jakby pełnowartościowe ciasteczko, tylko ewentualnie można sobie zrobić takie bardzo lekkie masło, takich trochę mikrodosing, który by był po prostu tak odrobinę? Tak. Ja bym po prostu to połączyła, no Jeśli już wymieszać. To robimy, no to dodajmy tam trochę na przykład suszu CBD, żeby jednak zminimalizować ryzyko ewentualnych jakichś działań niepożądanych. Ewentualnie świeży susz takiej marihuany, konopi indyjskiej. Mhm. Czyli że to mogłoby być jakby w sensie, bo i tak już to zużyłeś, sobie zebrałeś, no to po prostu daj to tylko jako dodatek, tam nie wiem, 1/3, a 2/3 normalnego? Coś takiego. Okej. Okay. To jest zawsze gdzieś jako taki fajny motyw, a rzeczywiście ten temat ABV nawet w języku polskim nie jest zbyt dobrze opisany w internecie. To jest gdzieś tak funkcjonuje na boku. Wiesz, a w tej sytuacji tak naprawdę, no w ogóle skąd ty czerpałaś wiedzę na ten temat? Doświadczenia. Wiesz co, no z bardzo różnych źródeł. Zresztą wszystkie źródła są podane w książce. Tych przypisów jest kilkaset, także ta bibliografia jest naprawdę bardzo imponująca. Momentami czułam się, jakbym pisała pracę magisterską albo nawet doktorską. Generalnie skąd się uczyłam? No, tak, jeśli chodzi o w ogóle no, te ekstrakty, no to jest doświadczenie. Ja po prostu musiałam kilkadziesiąt tych maseł czy tych ekstraktów zrobić, zjeść tych ciastek czy tych różnych innych dań. Przeżyć te backtripy dla was, tak, dla was to zrobiłam, po to, żeby tę książkę napisać. I nie ukrywam tego, że po prostu musiało się to wydarzyć, więc wszystko się dzieje w odpowiednim momencie. Ja po prostu na tym etapie w 2015 roku też nie byłam chyba do końca gotowa na to, żeby taką książkę napisać. W tym momencie już jestem na to gotowa, więc jest. Ale zobacz, oprócz książki, bo niedawno gdzieś widziałem na YouTubie, zaczęłaś już znowu wrzucać chyba filmiki na YouTube, czy nie? Tak, jest coś jest tam, bo coś tam widziałem, jeden na pewno. Pierwsze przepisy się pojawiły, tak. No, zamierzasz kontynuować, bo możemy zaprosić też od razu na kanał. Jasne, zapraszam na kanał Konopie w kuchni by Smiling Spoon. I tam będą w najbliższym czasie pojawiały się przepisy właśnie na dania z marihuaną, pierwsze filmiki takie instruktażowe dotyczące właśnie dekarboksylacji, dotyczące przygotowania ekstraktów już się tam pojawiły i w dalszej kolejności będą przepisy na wykorzystanie tych ekstraktów, czyli po prostu jak dodawać, jak dawkować, jak przygotować dany posiłek, aby wszystko poszło gładko i miło. Super. A słuchaj, jeszcze zapytam, czy w ogóle jest tak na świecie, że nie wiem, znasz innych autorów podobnych książek? Pytam dlatego, że jak na YouTubie obserwuję w ogóle, jak wyglądają kanały dotyczące substancji psychoaktywnych, to takiego konkretnego, dokładnego jak mój nie ma na całym świecie. Są troszkę inne, podobne, ale nas jest wszystkich kilka osób. Mhm. Jak to wygląda, jeśli chodzi o autorów książek o gotowaniu na marihuanie? To znaczy, wiesz co, generalnie w Polsce na ten temat piszę jeszcze jeden blog, Stoner Chief. Generalnie to jest dosyć też dobre źródło informacji. Oni bardzo merytorycznie podchodzą do tego tematu. Jeśli chodzi o zagranicznych blogerów, to ja osobiście jestem wielką fanką dziewczyny, która ma bloga o nazwie, teraz pewnie nie będę pamiętać tej nazwy, Suze White. Mhm. To jest taka Azjatka, która mieszka w Stanach, prawdopodobnie w Kalifornii. Tak, w Kalifornii. Ona jest z Kalifornii i wydała książkę Edibles. P
piękną książkę na temat różnych takich bardzo wyrafinowanych przekąsek z marihuaną. Zresztą ona jest szefem kuchni, ona się zajmuje gastronomią już od dłuższego czasu. No i właśnie jej pasją są potrawy z marihuaną. I robi to w sposób absolutnie genialny. Jej przepisy są genialne, jej zdjęcia i wszystko naprawdę. Była wielką inspiracją dla mnie i była również inspiracją do powstania tej książki. Także to jest, myślę, że jedna taka bardzo ciekawa pozycja, którą rekomenduję, jeśli szukacie takich zagranicznych publikacji. Jeszcze druga książka, Munchies, to jest książka... Bon Appetit. Munchies to jest magazyn, a Bon Appetit to jest właśnie nazwa książki. To jest praca zbiorowa, tam jest kilku autorów i książka taka bardziej rekreacyjna, powiedziałabym, w stronę rekreacyjną, pod rekreacyjnych użytkowników. I jest tam bardzo dużo fajnej, takiej merytorycznej wiedzy. Zobacz, jak wspomniałaś o tej pierwszej publikacji, którą zrobiła szefowa kuchni. Ja ją sobie tak wyobrażałem jako taką publikację, którą ja chętnie bym pooglądał, ale możliwe, że obawiałbym się zrobić te przepisy ze względu na moje umiejętności, które są takie okej, okay, no, ale nie jestem jakimś tam szefem kuchni. Przeglądając twoją publikację jeszcze nawet wtedy w PDF-ie, bo jeszcze nic nie ugotowałem, ale mam nadzieję, że wkrótce coś ugotuję fajnego, to miałem wrażenie, że no poradziłbym sobie z tym, że to jest takie dla ludzi po prostu, tak. Nie? Taki był zamysł, aby to było dla ludzi, nie dla szefów kuchni. Aczkolwiek no, miejmy świadomość, że w Stanach ten trend generalnie gotowania z marihuaną jest na zupełnie innym etapie niż u nas. Więc to jest też, ta książka Edibles to nie jest pierwsza książka na ten temat. To jest tam, nie wiem, 20 czy 30 prawdopodobnie. Jest tego już dosyć dużo w Stanach, więc myślę, że na jakimś tam etapie prawdopodobnie kiedyś ktoś może w Polsce wyda taką książkę właśnie dla takich, powiedzmy, zawodowych kucharzy czy osób, które się lepiej czują w kuchni i mogą sobie takie bardziej skomplikowane receptury przygotować. Rozumiem, bo rzeczywiście wiesz co, tak teraz do mnie dotarło, że to jest trochę taki jakby historyczny moment, bo rzeczywiście wyszła pierwsza książka na ten temat, a spokojnie za parę lat będą, nie wiem, konopie tylko słodycze na przykład, albo nie wiem, fast food z konopiami, albo nie wiem, super, super trudne przepisy, których mesto nie zrobi. O, taki tytuł, nie? Więc wiesz, takich sytuacji będzie sporo. Mam nadzieję oczywiście, że duża część tych publikacji będzie twoja, choć zakładam oczywiście, że praca nad książką była wyczerpująca i pewnie dajesz sobie teraz trochę przerwy, nie? Że nie masz już w planach jakby od razu kolejnej. Już myślę o kolejnej. Jednak. No już to jest ten moment właśnie, kiedy już tam wiedziałam, że się zaraz drukuje i będzie ta książka, już mam w głowie kolejne pomysł na kolejną, także nie będę zdradzać na razie, ale zobaczymy, jak w ogóle się przyjmie ta książka i cały projekt, no bo oczywiście książka to jest tylko jeden element projektu edukacyjnego Konopie w kuchni i już za moment, jak tylko nasza sytuacja pandemiczna się nieco uspokoi, planuję wystartować z serią warsztatów kulinarnych i wykładów, zresztą przy okazji właśnie promocji tej pierwszej książki, również taką serią wykładów i warsztatów obleciałam Polskę, że tak powiem, i one odbyły się w różnych miastach i były bardzo dobrze przyjęte, bardzo dużo ludzi w nich uczestniczyło, więc na pewno przy okazji tej książki również takie spotkania się odbędą, no szczególnie warsztaty kulinarne, myślę, że tutaj będą ciekawe, szczególnie jeśli chodzi o ekstrakty, no bo chciałabym też poprowadzić warsztaty z ekstrakcji. Myślę nawet o zorganizowaniu warsztatów w Berlinie, gdzie moglibyśmy po prostu pracować na konopiach indyjskich legalnie. To jest bardzo fajna perspektywa. No i powiem wam szczerze, że no na pewno będzie się działo. I jeżeli nawet nie będzie to do końca możliwe w Polsce, rzeczywiście są możliwe w krajach ościennych, więc zawsze można sobie zaplanować bardzo fajny weekend w Berlinie, który Berlin w ogóle ja bardzo lubię jako miasto, mam dużo fajnych wspomnień, a byłem chyba tylko 2 albo 3 razy, więc też może będzie okazja odwiedzić. Super. A tym samym ja bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że rozmawialiście. Mam nadzieję, że ta rozmowa była jakby dla was bardzo inspirująca, że macie teraz jakby dużo nowych pomysłów, że tak naprawdę konopie, marihuana jest jeszcze fajniejszą rzeczą niż nawet myśleliście. Oczywiście bardzo serdecznie polecam także jeszcze raz publikację. No i Gosiu, bardzo serdecznie ci dziękuję, że wzięłaś udział w rozmowie. Ja również ci bardzo dziękuję. Było super.
Super, trzymajcie się mocno. A i oczywiście, jeżeli film się podobał, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie to swojej cioci, babci i każdemu, komu mogłoby się podobać gotowanie na marihuanie. Niech babcia w końcu zrobi coś pysznego, że wszyscy będą się zajadali i będą chcieli jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze raz serdecznie też oczywiście dziękuję wszystkim patronom i pamiętajcie, żeby śledzić na Instagramie, no bo tam pierwsi wiecie o moich gościach. Też proponujcie kolejnych gości do filmów. Trzymajcie się mocno. Cześć.